zachodnio Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 20 marca 1947 roku, Czwartek, Proroctwa Juliusza Werna. Tunel podmorski Francja, Anglia. Członkowie Izby Gmin, którzy należą do związku projektującego połączenie Anglii i Francji tunelem podmorskim, zebrali się dziś wieczorem w Londynie dla omówienia tego zagadnienia. Według opracowanego już projektu budowa tunelu trwałaby 6 lat. Uważa się, że nie jest to zbyt trudne przedsięwzięcie w czasach wielkiego postępu techniki, a korzyści gospodarcze płynące z budowy tunelu są oczywiste. Ostra zima spowodowała odpływ fachowców z terenu województwa. Przewlekła i ostra zima. A w związku z tym ograniczenie do minimum prac budowlanych na Pomorzu Zachodnim, w konsekwencji spowodowało w szeregu miejscowościach odpływ fachowców budowlanych, co pogłębia jeszcze bardziej dotychczasowe trudności, zwłaszcza, że w wielu powiatach nie ma przedsiębiorstw budowlanych. Sprowadzanie nowych połączone jest z powiększeniem kosztów robocizny. Ubytek miejscowych fachowców jest bardzo dotkliwy. Kamień. Znów pożar w dziwnej. Jak już donosiliśmy, przed niedawnym czasem spłonął w miejscowości kąpieliskowej dziwna w powiecie kamień budynek mieszkalny, w którym znajdował się zakład rzeźniczy. Obecnie znów notujemy podobny wypadek w tej samej miejscowości. Tym razem w dniu 11 marca spłonął budynek dwupiętrowy, w którym mieścił się hotel, co przyniosło znów zarządowi gminy Dziwna poważne straty. Przeprowadzone w tej sprawie dochodzenie nie ustaliło dotychczas przyczyny pożaru. Nasuwają się jednak pewnego rodzaju refleksje. Jak wiadomo, w dziwnej znajduje się jeszcze większą ilość Niemców, zatrudnionych przeważnie w spółce rybnej Bellowa, którzy czekają na transport za Odrę. Czy nie byłoby wzmocnienie czujności i otoczenie ich baczniejszą opieką? Koszalin, komasacja trzech cegielni. W koszalinie znajdują się trzy cegielnie: Wolność, Przyszłość i Praca. Ostatnio została przeprowadzona komasacja tych cegielni. Otrzymały one wspólny zarząd, dzięki czemu można było przeprowadzić pewne oszczędności w kosztach obsługi. Zwolniono również pewną ilość pracowników fizycznych. Cegielnia Wolność otrzymała transport węgla. I dzięki temu mogła rozpocząć produkcję cegieł. Ślady dewastacji wojennych zostały już usunięte. Obecnie produkcja cegły wynosi około 7 tysięcy dziennie. Skradziono dwa mikroskopy. W szkole powszechnej przy Alei Piastów 17 nieznani sprawcy włamali się do sali konferencyjnej, skąd po otwarciu szafy skradli dwa mikroskopy wartości 200 tysięcy złotych. Ogłoszenia drobne. Kupię termosy 3 do 5 litrów. Płacę najwyższą cenę, ale Wojska Polskiego 167 pierwsze piętro.